Poniedziałek, 30 dzień września, Anna Tabaka, dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach wchodzi w kolejny etap i pogłębia kryzys na drogach. Kierowcy objazdami, a piesi i rowerzyści naokoło. Tak od dzisiaj trzeba poruszać się w związku z zamknięciem wiaduktu kolejowego w Katowicach-Ligocie. Miasto wymyśliło, że rozładuje korki drogą przez las. Problem w tym, że znajduje się ona głównie na terenie sąsiedniej gminy i na razie nie ma zgody na taki objazd z Katowic do Rudy Śląskiej. Łukasz Kądziołka. Wiele osób chodziło dzisiaj pod zamkniętym już wiaduktem, jakby nic się nie zmieniło. A to duża zmiana nie tylko dla mieszkańców Ligoty w Katowicach. Zamknięcie przejścia i przejazdu ulicą Kłodnicką zaskoczyło wiele osób. Niektórych zdenerwowało bardziej. Dla mnie to na przykład będzie teraz problem, żeby gdzieś tam dookoła. A ile będzie pani musiała nadrobić tej drogi, żeby przejść faktycznie na drugą stronę? Znaczy dokładnie jeszcze nie wiem, którędy będę chodzić. A innych mniej. Nie będę musiała jechać, a ja tak dziennie sobie jeździłam, a tak teraz... Jestem emerytką, mogę chodzić na okrągło. Chodzić trzeba bardzo na okrągło. Na przykład tym przejściem pod torami. Tym samym piesi muszą nadrobić około 2 kilometrów drogi. Autobusy też jeżdżą innymi trasami, dlatego niektórzy mieli dzisiaj przykrą niespodziankę. Teraz pani pójdzie pieszo? Na taksówkę idę, nie mam wyjścia. Tak pozostanie przez dłuższy czas, a powodem jest rozbiórka wiaduktu. W jego miejsce powstanie całkiem nowy obiekt. Piesi i rowerzyści muszą się uzbroić w cierpliwość, ale nie tak bardzo jak kierowcy. Po pracach rozbiórkowych, które zaplanowano na około 6 tygodni, mieszkańcy znów będą mogli skorzystać z przejścia przez ulicę Kłodnicką, specjalnie wyznaczonym bezpiecznym przejściem po placu budowy. Kierowcom łatwiej jest nadrobić drogę niż pieszym, choć na głównych ulicach Ligockiej czy Piotrowickiej korki też mogą się tworzyć większe niż dotychczas. Dlatego Katowice chciały trochę rozładować ruch, kierując go w stronę Panewnik i dalej do Rudy Śląskiej taką drogą. Dzisiaj to leśny łącznik z ulicą Gościnną służący do spacerów i jazdy na rowerze. Droga, która jest wpisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zarówno w Katowicach, jak i w Rudzie Śląskiej, bo część tej drogi, fragment leży na terenie Katowic, większa część leży na terenie Rudy Śląskiej, stąd ta konieczność uzgodnień właśnie z tym miastem. Żeby droga przez las mogła stać się tymczasowo jednokierunkowym objazdem, katowicki urząd skierował pismo do Rudy Śląskiej z prośbą o to, żeby przystosować ją do ruchu samochodów. Pomysł oprotestowali mieszkańcy, a teraz urzędnicy stanęli po ich stronie. Prezydent miasta Ruda Śląska jest gotów wyrazić zgodę na remont ciągu pieszego, rozszerzając to także o możliwość przejazdu rowerem czy udostępnienie tego ciągu także rowerzystom. Choć teraz rowerzyści także tędy jeżdżą i nie potrzebują do tego wyremontowanej drogi. Jednak oznacza to, że petycje mieszkańców przyniosły efekt. Na razie na objazd przez las zgody Rudy Śląskiej nie ma. Złe informacje dla pasażerów. Od jutra za ten sam bilet zapłacimy więcej. Dotyczy to zarówno ZTM-u, jak i Kolei Śląskich. Więcej o powodach zmian w taryfach i nowych cenach biletów Łukasz Kądziołka. Łatwiej wyliczyć rodzaje biletów, których cena się nie zmieni. Bilety jednorazowe 20 i 40-minutowe. Bez zmian zostają także bilety pakietowe i metrobilety oraz bilet dobowy 24H. Jednak w większości pasażerów autobusów i tramwajów na terenie metropolii czekają od 1 października podwyżki. Zwykle rosła cena biletów papierowych. Teraz 20 i 40-minutowe zostają bez zmian. Za to te same elektroniczne drożeją o 20 groszy. Za długookresowe bilety na całą sieć, ważne 90 dni i 180 dni, trzeba będzie zapłacić odpowiednio o 60 i 50 zł więcej. Metropolia przypomina, że ostatnia podwyżka była ponad 3 lata temu. Sumowana inflacja za ten czas to 32%. To zmiana kosztów, wzrosty kosztów cen energii, benzyny, gazu, to również zmiany stawek dla przewoźników, to wzrosty płacy minimalnej. We wtorek będzie miała miejsce kumulacja podwyżek, bo wyższe ceny za przejazd wprowadzają także Koleje Śląskie. Tu również będzie to dotyczyło większości rodzajów biletów. Poza kilkoma wyjątkami jest drożej i to w pewnych przypadkach sporo. Na przykład z Katowic do Tychów dzisiaj jedziemy za 5 zł i 80 groszy, a od jutra trzeba za bilet zapłacić 8 zł. Z Częstochowy do Katowic bilet kosztuje dziś 24 zł i 15 groszy, a od jutra już 27,50. Średnio ta oferta jest o kilkanaście procent droższa, zarówno w przypadku biletów jednorazowych, jak i okresowych.
Natomiast są takie bilety, których ceny się nie zmieniają. To bardzo ważny dla nas bilet, taryfa Max Bilet. Chodzi o ten sam wspólny bilet dla kolei i innych środków transportu na terenie metropolii, czyli tak zwany metrobilet. Nie podrożają tylko bilety do Krakowa czy na lotnisko w Pyrzowicach i dla podróży na dystansie od 11 do 15 km, czyli na przykład pomiędzy Katowicami a Mikołowem. Gotowy jest akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi Katowic, który w połowie czerwca postrzelił z broni palnej trzech przypadkowych mężczyzn. Sprawą zajmowała się prokuratura rejonowa Katowice Południe. Dlaczego to zrobił? Nadal nie wiadomo. Podejrzany, będąc pod wpływem alkoholu, postrzelił na ulicy Mariackiej trzech nieznanych mu mężczyzn, w tym jednego pracownika lokalu. Na szczęście, mimo że sprawca strzelał do ofiar z bliska, nie wymagali hospitalizacji. Mężczyznę zatrzymano na katowickim rynku kilka godzin po zdarzeniu. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowania średniego oraz lekkiego uszkodzenia ciała dwóch spośród pokrzywdzonych, jak również zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz amunicji. Wobec mężczyzny na wniosek prokuratury zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Obecnie mężczyzna nadal przebywa w warunkach izolacji w tymczasowym areszcie. Podejrzany nadal nie przyznał się do winy. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia. Bohater, duma narodu, król Racibórz Wielki, czy nawet Superman. Takich entuzjastycznych opinii w internecie, a także polskiej i zagranicznej prasie nie brakuje. Chodzi oczywiście o zbiornik Racibórz Dolny, który po kilkutygodniowych zmaganiach udaje się na zasłużony urlop. Czeka go przegląd techniczny, także czyszczenie, tak by wkrótce wrócił do pracy. Karolina Komada. Pracował 15 dni, przechwycił całą falę wezbraniową, czyli około 147 milionów metrów sześciennych wody, przez co stał się symbolem bezpieczeństwa i ochrony przed klęską żywiołową. No super bohaterem, no. Gdyby nie ten budowa tego zbiornika, nie wiadomo co by było w tym roku. Czy nie byłoby gorzej jak w 97, a przeżyłam tą powódź, więc... Czyli pamięta pani? Tak, tak. Miałam 17 lat, więc dużo wojska i dużo strat. Ludzi, w tym moja rodzina też, stracili wszystko praktycznie, więc nikomu bym tego nie życzyła. Powódź z 97 zapisała się w pamięci wielu mieszkańców powiatu raciborskiego. Nic dziwnego, że kilkunastodniowe zmagania zbiornika są nieustannie chwalone. Tak, spisał się, bo nie było powodzi w Raciborzu i Opolu i innych okolicach. Uratował dużo. Dużo ludzi po prostu nie ucierpiało, nie tak jak w 97, chociaż wiadomo, Płocko i to ci ludzie ucierpieli. Szkoda tych ludzi, no ale jednak nas tu ochronił. Uchronił ludzi wraz z sąsiadującym polderem Buków, który przyjął ponad 55 milionów metrów sześciennych wody, tym samym wykorzystując całą swoją pojemność, a Racibórz Dolny 80% pojemności. Zanim przejdzie na zasłużony urlop, musi przejść prace techniczne. Nieco poturbowany po walce, po takim starciu z wielką wodą, w tej chwili przejdzie niezbędne i wynikające również z przepisów prawa obligatoryjne kontrole, zarówno oceny jego stanu technicznego, jak i bezpieczeństwa. W tej chwili już w czasie zbiornika Racibórz Dolny trwają prace porządkowe. Są one niezbędne i konieczne, ponieważ napływająca do zbiornika woda przyniosła ze sobą różnego rodzaju odpady. Są to wiatrołomy, czy całe konary drzew, ale to również odpady takie związane z codziennym użytkowaniem, czyli wyposażenie na przykład gospodarstw domowych. Superbohater po wyczyszczeniu i po przejściu przeglądu technicznego będzie mógł wrócić do swoich codziennych obowiązków. Takiej obstawy Spodek nie miał już dawno. Pojawiło się tam dziś przed południem 85 radiowozów. Trafią do komend w całym województwie. Nowe auta to hybrydowe Toyoty Corolle o mocy 140 koni mechanicznych. Wartość jednego takiego pojazdu to około 152 tysięcy złotych. To dosyć szybkie pojazdy, przyspieszają w około 9 sekund do setki. Oczywiście nie są to pojazdy sportowe do ścigania, ale do codziennej służby, właśnie tej służby patrolowej, do służby funkcjonariuszy ruchu drogowego. Śląski garnizon policji posiada obecnie 2000 radiowozów, które są eksploatowane każdego dnia, a każdego roku ze służby wycofywane jest ponad 120 pojazdów.
dlatego aż 24 komendy miejskie zostały wsparte nowymi samochodami. To jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa komfortu pracy funkcjonariuszy, ale także poprawa stanu środowiska, dlatego że nowe samochody to są samochody hybrydowe, które będą zastępowały wysłużone samochody z silnikiem diesla. W zakupie nowych policyjnych samochodów pomogło wspólnie kilka instytucji. Oprócz policji pieniądze wyłożył również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój udział w ich kupnie mają także poszczególne śląskie samorządy, w jednostkach policji, których będą one wykorzystywane. Najważniejsze jest działanie prośrodowiskowe, a właśnie przy wymianie tych samochodów spalinowych na te bardziej ekologiczne połączenie tutaj z hybrydą daje taki efekt, z czego się bardzo cieszymy i będziemy w następnych latach starali się w miarę naszych możliwości oczywiście wspierać w dofinansowaniu. Nowych radiowozów na terenie województwa będzie jeszcze więcej. Śląska Policja w najbliższych latach planuje kolejny zakup kilkudziesięciu nowoczesnych pojazdów. Taki był poniedziałek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.